Hej, cześć, witajcie w kolejnej serii z Rimworlda, już trzeciej. No i jak widzicie, postanowiłem dodać do Rimworlda kamerkę. Czemu? Żeby było śmieszniej. Jak również dlatego, że będzie to bardziej krótsza seria i znacznie bardziej poświęcona totalnej głupocie i żartom. Więc tak, to są nasze postacie. Mamy Wilczusia, Dziadygę, Kurę, Jana Gala i Lufę. Z czego tak, Wilczus jest dobry tylko w artystycznych. Czemu? Dowiecie się później. Dziadyga jest dobry w strzelaniu i w... A wiecie co jest za dobry w tym? Zminimalizujmy mu poziomy tego. Żeby wszyscy byli do dupy we wszystkim, w czym się tylko da. A nie da się już mu bardziej obniżyć. Kura jest dobra w gotowaniu. A zostawmy jej te, kurde, 11. 20 to za dużo. Co tam ma ktoś 20 dostawać? Jan Gal jest dobry w socjalnych, to będzie nasz szef. I mamy Lufę też. Lufa jest beznadziejna we wszystkim, ale ma we wszystkim pasję, więc... Szczerze, jest jedyną niebeznadziejną postacią w naszej kolonii, bo reszta jest totalnie do dupy. W ekwipunku mamy tylko Pemikan, Relationship to mnie totalnie nie obchodzi. Rozpocznijmy sobie giereczkę i zobaczmy, co tutaj przygotowałem. Modziki są absolutnie te same, co były w poprzedniej serii, bo nie chciało mi się w nich grzebać i dużo zmieniać, a to mogłoby mi spokojnie zająć godziny. Zapauzujmy to na chwileczkę i zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. W ogóle beka jest z tego, że... Zawsze będę odwracał się w drugą stronę ekranu. To znaczy, w tym momencie wskazuję na tą stronę ekranu, kiedy pokazuję w tą stronę. I na odwrót, tak. To jest odbicie lustrzane, ale inaczej to będzie dla mnie bardzo dziwnie wyglądało. Tak wygląda nasza mapa. Jest to chyba dżungla dosłownie, która jest gdzieś tutaj w zadupiu jakimś takim. No i zaczęliśmy tribalnie, to znaczy nie mamy technologii, więc... Będzie zabawa, a teraz pokażę wam moją ideologię, czyli najgorsze zło, jakie udało mi się wykreować. Znaczy, wiem, że dałoby się troszeczkę bardziej beznadziejną ideologię stworzyć, ale postanowiłem postawić troszeczkę bardziej na żarty, niż na taką na serio najgorszą ideologię, jaką da się zrobić. Więc mamy narkotyki. Narkotyki są beznadziejne, bo będą spowalniały naszych ludzi, jak również wymagają tego, żebyśmy w ogóle je robili... Co też nam czas zmarnuje, więc dlatego są beznadziejne. Raiderzy wymagają raidowania. Wyobraźcie sobie, że na przykład wszyscy mają muda minus 40 i próbują, ledwie żyją i tu nagle gra chce jeszcze, żebyś kogoś zraidował. Więc to też jest okrutnie złe, bardzo, bardzo, bardzo złe. Połączenie z drzewami Nature Primacy wziąłem dlatego, że te perki pozwalają na ukatrupienie się. Mianowicie moja religia nie pozwala zabijać zwierząt, każe dać... Wszystkim na tacę za darmo, co tylko sobie zechcą. Musimy używać narkotyków. To akurat jest chyba tylko zaleta. Bo drzewo granulen to akurat będzie fajna rzecz. Natomiast nie możemy w ogóle kopać. Ta, mogłem wziąć mapę z górą, ale postanowiłem wziąć mapę prawie płaską, gdyż góra była w ostatniej serii i to by było mega nudne. Ale to i tak nie jest problem, bo na przykład nie możemy ciąć drzew. Albo się wszyscy załamią. Nie możemy używać wieżyczek. Ale zresztą, kogo obchodzą wieżyczki, skoro nie możemy na przykład opracowywać żadnej technologii. Nie możemy polować na zwierzęta, wolą oni cień, więc no chyba nie będą zbyt szczęśliwi również na zewnątrz. Muszą się skaryfikować, nie ma zezwolenia na żadną modyfikację ciała, czyli wyobraź sobie, tracisz nogę i dupa. Nie dostaniesz nic nowego, nie będziesz miał nogi i tyle. Musimy mieć też niewolników, musimy raidować. I wszystkie buffy i debuffy są podwojone. Czyli jak mamy tutaj gdzieś na przykład minus 4 za zcięcie drzewa, to będzie tak naprawdę minus 8. No i jeszcze parę innych beznadziejnych rzeczy w stylu nie możemy... Znaczy musimy mieć drzewa. Gdybym postanowił po prostu zrobić im bazę w górze, a nie czekaj, przecież my nie możemy kopać. Ale gdybym postanowił zrobić im bazę na pustyni, gdzie nie musiałbym się bać o to, że drzewo gdzieś zetnę, to mieliby i tak ból dupy, bo nie ma drzew wcale w tym. Co do naszych ról, mamy tylko dwie, bo wiadomo, że inne role są dosyć mocne, więc chciałem to jako najbardziej ograniczyć. Mamy sułtana, który musi zakładać maskę konia, bo tak. No i Jana Gala, który zakłada maskę Jana Gala, bo te role trzeba mieć. Co do rytuałów, tutaj akurat wziąłem najbardziej mocną, a nie najbardziej słabą opcję. Czemu? Dlatego, że jeżeli bym tego nie zrobił, nasza kolonia zdechłaby w dwa odcinki. Więc za każdą osobę, którą umrze, będziemy mogli sobie spawnić nowe osoby, spamując eventami, dodającymi nam nowych kolonistów. Ale to nie jest tak, że to jest jakieś super mocne w moim przypadku, no bo przecież muszę dać im żarcie, muszę dać im domy, a nie mogę ciąć drzew, więc praktycznie nigdzie nie mogę budować.
żarcie też nie będzie łatwe do zdobycia. Budyneczki to taki standard, kogo to obchodzi. Relikty to po prostu są memy. Mamy Illuminati, mamy maskę Jana Gala i mamy piwsko. Co do broni, będziemy uwielbiali broń neolityczną, ale tak szczerze powinienem był wziąć na odwrót. Dlatego, że broni ultratechnologicznej niemalże nie jesteśmy w stanie ani zdobyć, ani stworzyć, bo nie jesteśmy w stanie opracować technologii, więc bonus do humoru za broń neolityczną będzie tak naprawdę na plus, bo cała nasza broń będzie neolityczna. Tutaj dodałem trochę zwierząt jako venerated, więc jak się anakonda na mapie pojawi i będzie chciała zabić naszych kolonistów, no to mamy problem, będziemy musieli zamknąć się w pokoju i nie wychodzić. Ulubione ubranie to oczywiście ubranie klauna, takiego średniowiecznego, żeby się śmiać z moich kolonistów. No i wybrałem im najpaskudniejsze włosy i tatuaże, jakie się dało. Rozpocznijmy, odpalmy sobie, a jeszcze słonie powinienem był dodać jako chronione zwierzęta. No ale nieważne, i tak na nie polować i slaughterować ich nie możemy. Więc zacznijmy od tego, że oni zeżrą prawie całe moje zapasy, a nie, czekaj. No część zapasów żarcia od razu zeżrą. Jak tam się macie? Aha, start i już będziemy mieli mental breaki, dobrze wiedzieć. Ale to głównie z głodu. Więc mamy tu jakieś ruiny, w którym mógłbym się zamknąć. Tutaj jest jakieś minimum tych ruin, więc spróbujmy zdekonstruować większość tego i jakoś tutaj bazę mini zrobić. Ta część bazy będzie najlepszym startem. Więc resztę tutaj złomów rozłóżmy. Nie, łóżka zostawcie. Jak beznadziejne by nie były, zostawcie te łóżka. Zaznaczmy tutaj strefę domową. A jeszcze matching outfits też będzie problemem z powodu tego, że oni wszyscy mają ubrania kurde tego klauna. I nie ma drzew z oczami, to też problem. Przynajmniej oczekiwania są bardzo niskie, przez co oni nie będą się teraz jeszcze chcieli załamać. Ale cokolwiek nie zrobię, zetnę jakieś drzewko czy coś tam, to od razu będzie kurde porażka, kolonia umiera. Więc zobaczymy, jak długo mi się uda utrzymać ten szajs przy życiu, szczególnie... No, return to Monkę, co za bzdura. Myśleliście, że Dog Daysy były głupią ideologią, no to teraz zobaczcie to. No właśnie, mamy problem, bo nikt nie ma skilla konstrukcji. Najwyższy skill konstrukcji to u nas, uwaga, 0. Zaznaczmy Luffie, żeby to robiła, wiecie co? Zaznaczmy Luffie, żeby robiła wszystko, czego nikt nie umie robić. W ogóle zobaczcie, ile rzeczy jest zabronione przez ideologię. Ale researchować mogę? Niby mogę. Ale wydaje mi się, że to też pewnie jest tak, że niby mogę, a tak naprawdę nie mogę. No nie wiem, przecież miałem ustawione, że nie mam researchu. No nie, jeżeli gra mi pozwoli na research, to i tak nie będę tego robił, żeby tak jakby udawać, że moja ideologia mi zabrania. No bo jasno jest napisane, że nie powinienem móc w ogóle researchować. Luffa, halo Luffa. Nie relaksuj się, ty pało, tylko zacznij dekonstruować. Albo wiecie co, zaznaczę wszystkim dekonstrukcję, bo inaczej nigdy tego nie zrobią. Halo? A oni jakieś imprezę sobie zrobili, tak? Imprezę! Teraz! Bardzo zabawne. Byście jakąś kurde byle chatę se zrobili, a nie imprezę. Więc zacznijmy od przeniesienia całego szajsu tutaj. A widzę, że drzewo już nam przeszkadza w zbudowaniu tutaj muru pełnego, no ale co tam. Kable stąd wywalmy, bo... Takich nie użyjemy do niczego, nigdy. Tutaj jeszcze mamy podwójne łóżko, ale ja chyba mam zabronione spanie razem w ogóle. Nawet jeżeli się kochają. O, to jest fajne, więc zabierzcie to stąd. Ścianę zdekonstruujcie, będzie więcej materiałów. W ogóle czy my mamy stone cutting? Nie, nie mamy stone cutting. Ojoj, co my teraz zrobimy? W sumie jest tutaj mnóstwo innych ruin. Więc zdekonstruujcie wszystko absolutnie, co się da na mapie. Co jest jakąś ruiną i zaznaczymy im tutaj, żeby spali na razie w tym miejscu. Chociaż to też możemy sklejmować, tutaj już mamy jedno łóżko. To też możecie przestawić tu gdzieś. I podwójne łóżko też tu wrzućcie gdzieś. Chociaż kurde, baza na brzegu mapy to jest chyba najgłupsza rzecz, jaką można sobie zrobić. Przestawimy ją gdzieś tutaj, ale to wtedy, kiedy będę mógł, chociaż... Z drugiej strony, ja nie wiem, czy gdziekolwiek będę mógł tą bazę przestawić w jakimś sensownym czasie. Niby mogę te drzewa przesadzać, ale to zajmuje wluj czasu. W ogóle szkoda, że można je przesadzać. Śmieszniej by było, gdyby nie można było ich przesadzać. Wow, nie ma to jak Rimworld, w którym 4X rzeczywiście działa. Chociaż z tego, co widzę, tutaj jest idealne miejsce na bazę. Ta, tu jest bardzo dużo miejsca bez drzew. Więc w sumie rozwalcie wszystkie te ściany tutaj też. I wszystko wstawimy tutaj, jak się tylko da.
Yeah, to będzie najobrzydliwsza baza, jaką widziałem w Rimworldzie w ogóle. Co jest? Ktoś nas już zaatakował. Na szczęście to jest pojedynczy cfel. Szkoda tylko, że zapomniałem o tym, że nie mamy żadnej broni, więc będziemy musieli go spajlować. Oby nikt nie umarł na infekcję już na samym starcie, to by było zabawne. Wszyscy go z pięści, naraz. No nie stójcie tu jak pały! Czekaj, kto jest incapable of Jan... I Jan Galikura! Nie mogą walczyć. Chyba poświęcę ich już w pierwszym odcinku tak po prostu. Czy ty jesteś dobry w czymś? Jesteś mniej beznadziejny niż nasi przeciwnicy, ale chyba jesteśmy kanibalami z tego co pamiętam, zobaczmy. Ta. Więc... nie mogę go sfiniszować, więc będę musiał go bić po prostu tak, o. Czaj, Wilczuś! Wilczuś, czemu ty go nie bijesz? Bij go! Tak, tak, tak! Mmm, nice! Przenieśmy stockpile tutaj na szybko. Kurde, ale oni marnują tych zasobów. I teraz jeszcze jaguar. Aha, fantastycznie. Akurat powiadomiła mnie gra o tym dosłownie jak... jak on tu jest. Mogłabyś tu przyjść, Lufo. Jan, Gali, Kura są bezużyteczni, więc miło by było, gdyby, nie wiem, zbierali agro czy coś. Dziak Dyga już też leży. Tak, Kura. Kura i Jan Gal są do zabicia po prostu. Oni powinni zdechnąć. Ale nie mówcie mi, że trzech typów nie jest w stanie zabić, kurde, jednego sraguara, no. No i przyszedł Czarnuch. Człowiek w czarnuchu. Co za gówno. Co za głupia gra. Tak, zdychaj te kolonio, zasrana. Panie. Szybko poszło. Co ja mówiłem o tych dwóch odcinkach? Nie, to nawet jednego odcinka nie jest w stanie przeżyć. Dobra, tym razem już nie będę tych podstawowych przedmiotów im zabierał, bo bez tego to jest niegrywalne dosłownie. Albo wiecie co, nie, zostajemy. To ma być najgorsza ideologia, to niech będzie najtrudniejszy start. Było na Blood and Dust, więc zostawiamy to na Blood and Dust. Pododawałem wtedy również wszystkie nowe frakcje. Weźmy znowu jakieś najgorsze miejsce w dżungli, na przykład tutaj. Tylko weźmy Advanced i zwiększmy tą mapę trochę, nawet sporo. Załadujemy ideologię Return to Monkę. I tym razem bierzemy wszystkich kolonistów, którzy mają jakąkolwiek walkę. A! Ubrania im to automatycznie zmienia, na serio? A, zapomniałem wywalić im sprzętu, kurde no, to teraz będziemy mieli sprzęt. Wow, zaczynamy na środku rzeki. Zapowiada się genialnie. Ta, mamy cały sprzęt, niestety wszystko nam tutaj w wodzie się topi. Czy jest w ogóle jakiekolwiek miejsce? Tutaj, spróbujmy zrobić bazę tutaj. Przenieście wszystko, żeby się nie zepsuło, może aż tak szybko. Mamy drewno ze sobą, to nie muszę nic zbierać na starcie. A i oni mają teraz jakieś minimalne skille, które nie są żałosne. Więc no niestety pierwsza piątka poległa. Teraz mamy borowiaka, który jest stary i w sumie dobry w rzeczach, które się nigdy nie przydadzą. Kaczka umie się zajmować tym, co się również nigdy nie przyda. Rybka jest medykiem i tylko medykiem na nasze potrzeby. No zawisza umie kraftować. W ogóle zawisza to baba, teraz odkryłem. I jest jeszcze Skalmar. Skalmar też ma skille do dupy, znaczy gotowanie może robić. Ja mówię, że on ma skille do dupy, to dlatego, że większość z tych skilli nam się nie przyda, bo nie możemy kopać, nie możemy ścinać drzew, ledwie cokolwiek możemy robić. Więc tak, zaznaczmy im, żeby zekstraktowali troszeczkę drzew tutaj już, bo jeżeli tego... Chociaż czekaj, ja nie mogę, ja muszę to tak zrobić. Zacznijmy od wywalenia tego drzewa stąd tutaj. Dobra, przynajmniej borowiak może to zrobić w miarę szybko. Wywalmy je byle gdzie. Mamy też Wilczusia. Ta, będziesz się Wilczuś nazywała. Znaczy nazywał. No ale mamy przynajmniej swoją bazę, wow. Zacznijmy więc coś tutaj produkować. Logwall wygląda w sumie genialnie, więc powiedzmy zróbcie go tyle. I tyle. I kolejne drzewa do wywalenia są. A, one mogą 7 dni, kurde, zostać. To ja mogę tutaj spokojnie wywalać tych drzew ile chcę, bo jestem spokojnie w stanie je przesadzić w taki czas. Miejmy nadzieję, że wycięcie krzaczora... No nie, bambusy też się jako drzewa liczą, no na serio? Wszystko co teraz zbudujemy z drewna już nigdy nie będziemy w przyszłości mogli zbudować
z drewna, bo nie będziemy chyba raczej go mieli. Przynajmniej przez dłuższy czas. Ale na razie nie mam nic lepszego do budowy. Widzę, że mamy również fine wine, a raczej fine whisky. Ale to już nie brzmi aż tak zabawnie. Przenieśmy tą strefę tutaj. Do bazy, do środka. Tak, wywalcie mi te drzewa, błagam, stąd szybciej. Nie, ty psie! Ile my tych psisk mamy? 3? Że co? Tak, 3. Obyś, kurde, o, a nie, czekaj, bo zbondowany do szkalma. No to nie, nie, proszę, nie umieraj. A co za psiska? Ubrania przyleciały. Coś zupełnie mi niepotrzebnego. Teraz zróbmy im jakieś pokoje może. Gdzie by je tu zrobić? Jak to heatwave? Czy wy chcecie, żebym ja umarł? Jaką wy macie odporność na temperaturę? 2 do 40, czyli w sumie nie jest źle. Mogło być gorzej, wykorzystajmy na chłodzenie trochę drewna. Powiedzmy w tym pokoju nie mam drewna. A co by teraz zrobić? Olejmy to na razie. Aha, w pokoju jest jeszcze gorędzej niż na zewnątrz. Czyli oni po prostu zdechną, jeśli tego nie zrobię. Okej, dobrze, dobrze wiedzieć. Czas tak czy siak zabić moją kolonię. No dobra, borowiak. Nie mogę tego ściąć nawet. Ja nie mogę mu kazać tego zrobić. No dobra, może nie umrą. Może ten hit stroke nie będzie szedł do przodu. W ogóle my mamy jakieś jedzenie? No nie mówcie, że wszystko zeżarliście już. Czy jestem w stanie w ogóle coś growować? Wrzućcie tutaj ryż jak najszybciej. I jeszcze zbierzcie wszystko, co jest w okolicy tutaj. Absolutnie wszystko, co tu można znaleźć, coś do jedzenia. A jak nie do jedzenia, to też to zbierzcie. Co najwyżej wszyscy umrzecie i tak. Co jest? Skalmar, czemu leżysz? Albo malnutrition, food poison i food poisoning. A ja nie mam go gdzieś nawet położyć. Proszę, nie mów mi, że się załamiesz po tym, jak zetniesz to drzewo. A nie, dobra, to drzewo dalej tu jest. Dobra, mamy żarcie. Tyle dobrze. I możemy sadzić żarcie, wow. Więc dajcie tyle ryżu, ile się da. Welcome to the rice field. Biedny Skalmar, po prostu. To jest dopiero imoldowa zabawa. Z tego co widzę, kaczka ma chyba lepszą odporność na temperaturę. 1 do 43, rybka 1 do 33. Zawisza do 40 i tutaj Skalmar do 43. Tak, niektórzy mają lepiej. No cóż, nie mam z czego im drzwi zrobić. Tutaj jedno drzewo prawie nie umarło, zasadźcie je. Dobra, mam lepszy pomysł, znajdźmy gdzieś, a nie czego nie możemy kopać. Chciałem wydobyć stal i zbudować wszystko ze stali, ale lol, nie możemy robić nic z kamienia, bo nie możemy ciąć kamienia, nie możemy ciąć drzew i nie możemy również kopać stali, więc jedyne co nam zostaje, to zbudowanie czegoś z tej ruiny, która się tu znajduje, więc być może będę musiał zaryzykować. Bo ja im nawet drzwi do pokoju nie zrobię w tym momencie. A i potrzebuję im robić gdzieś posiłki. Potrzebowałbym im zrobić ognisko gdzieś, żeby robić posiłki. Albo dobra, będą żarli to, co jest surowe i będziemy liczyli na to, że się im nic nie stanie. Nie ma lepszych nazw na to zadupie. Shithole. To dosłownie jest shithole. Aha, Skalmarze, Zawiszo. Borowiak leży już na glebie. Uratujcie borowiaka! Słoń nam wlazł do bazy i żre wszystko, co się da. A nie, to nasz słoń. A to nasz słoń jest. Czyli tak, Skalmar tutaj zdechnie, jeżeli nic nie zrobimy. Bo wewnątrz jest również ultra za gorąco dla niego. Znaczy borowiak, nie Skalmar, wiadomo. Wiecie co, rozwalcie całą tą ścianę z drewna. Luj mnie tam to obchodzi. A i pozbądźcie się też do dachu, żebyście nie zrzucili go na siebie. Chociaż jak chcecie, to możecie go zrzucić na siebie i zdechnąć. Jakoś mi tam super nie przeszkadza. Fajnie, zjebała budowę drzwi i teraz zdechną. A nie, czekaj, przecież możemy jeszcze kilka następnych pokoi zdekonstruować. Co to, zwierzęta z karawany? Co mają? Niemalże nic, ta medycyna mogłaby się przydać, ale chyba nie możemy polować na zwierzęta, więc olać to i tak. Dobra, borowiak i rybka śpią w tym pokoju, więc
nie umrą na pewno z ciepła. A i w sumie mogę odbudować część ściany. No więc co możemy robić? Możemy sadzić rzeczy. A czy możemy tworzyć narkotyki? No przecież ci tribalsi muszą chyba umieć zwykłego skręta skręcić. Umieją sadzić drzewa, robić łuki, pemikan i absolutnie nic więcej. No jak to się skończy? No ciekawe. O, już nie jest gorąco. Super. To teraz wegetujemy i czekamy, aż cokolwiek będę w stanie zrobić, czyli nawet nie mam pojęcia ile. No, potrzebuję lepszej broni chyba. A mamy jadeitowy nóż. Nie wiem skąd, ale mamy. Jakbym chciał, mógłbym komuś maczugę na nóż zamienić, ale po co? Czy są tu jeszcze jakieś ruiny? Nie, ta poprzednia mapa miała chociaż dużo ruin, a tutaj nie ma absolutnie nic! Tylko to jest, wiecie co? Chodźcie tutaj. Dopadniemy się do tego. Zawisza, czemu chcesz się załamać? A, bo nie ma alkoholu, no tak. No to Zawisza nam się nie przyda. Zabierzemy resztę palantów, spróbujemy tu wejść. Panie skalmarze, poświęć... Panie rybko, poświęć się. Borowiak, co tak wolno chodzisz? Borowiak, chodź już sobie stamtąd. Bo nie uciekniesz, na pewno nie uciekniesz. Ciekawe, przez ilu kolonistów się przeżremy w tym momencie. I co jest? Insekty, rybko! Nie podchodź! Przetestujemy tradycyjną strategię strzelania z daleka, bo z blisko to umrzemy. Chodźcie tutaj. Czy wy jesteście w ogóle w stanie trafić te insekty chociaż raz? Są, więc chyba możemy się ich pozbyć. Skalmara może wycofajmy od razu. A nie, bo rybka dobi spelopida, bo on jest turbo słaby. A go w życiu nie trafią te palanty. Gdzie ty idziesz? A ucieka. Dobra, dobijcie megaskaraba. To jest megaskarab, nie spelopid. Megapająk jest dosyć groźny i zbliża się do bazy. A widzę, że rybka lekko oberwała. Jeśli tylko pokonamy tego megapająka, to cała ich baza jest nasza. Ty megapająk... Gdzie leziesz, ty megapająku? Po prostu się porusza. Dawaj, Skalmar, traf go chociaż raz tą piłą. Pilą. Pilum. Nie, podchodź. Rybko, nie podchodź. Podchodź, nie podchodź, chyba i takich zaraz dopadnie, ale w ogóle... Boże, ale to czołg z niego jest, on jest niemalże nieprzebijalny. Zawisza ucieka też przed jednym z tych karakanów. Dobra, już tam melee atak. Nie marnujmy czasu. Skalmar, cofaj się. Rybka, melee atak. Dobra. Teraz wystarczy się wyleczyć i będziemy mogli sobie to wziąć. Infekcja u rybki. Może było jednak brać tą medycynę? Kto jest najlepszym medykiem? Rybka. No to żegnaj, rybko. Bo chyba się nie wyleczy sama. Wystarczająco dobrze. Nie, z takim tendem jakości 12 to już równie dobrze ona jest martwa. O, drewno przyleciało, ale super. Szkoda tylko, że coś chce upolować naszego bigla. Skalmor, chodź no tutaj. A nieważne. Skalmar będzie jeszcze bardziej smutny niż jest teraz. Czy ta zasrana rybka mogłaby nie leczyć siebie leżąc, tylko wyleczyć na przykład Skalmara zanim nie umrze? I tak ty sama zaraz umrzesz, więc przydaj się na cokolwiek. A infekcja druga u rybki. Ma infekcję jedną w torsie. O! Przeżyje, ale super! Nawet teraz się lepiej wyleczyła, wow! Co jest? Questik? A, to z tym. Charity quest, no to musimy to zrobić. Borowiak, zostaniesz rycerzem. A tak naprawdę to ja chciałem to imperium zrobić moim wrogiem, żeby było śmieszniej. Bo ten quest jest turbo banalny do zrobienia. Ale ja mam lepszy pomysł. Chodźcie no tutaj. Panie baronie, czy jak ty tam, kim ty tam jesteś, rycerzu. Zrób na siebie paint bloka. Zbekonuj psa. A, tyle go było, no. Co mogłoby pójść nie tak? Ja, i teraz są moim wrogiem, więc będzie zabawniej. A my mamy trupa do zjedzenia. W sumie weźmy butcher spot tutaj, zróbmy od razu, to będzie kuchnia. Ile mamy drewna? 170. Więc zacznijmy od ponownego rozbudowania tej sali tutaj, w
której znowu drzewa wyrosły, tak by the way, więc trzeba znowu się ich pozbyć. I zostało nam epickie 16 drewna, czyli nic nie mogę z tym zrobić. Niestety już. Rybka powinna wygrać z obiema infekcjami i przeżyć na szczęście. A zapomniałem, przecież tu się nowe insekty spawnią. Czyli następnego dnia idziemy tu się pozbyć tego gniazda. Oj, będzie problem, będzie drugi insekt również. Naprawdę, trzy insekty się tu... Nie, dwa. Nie, trzy insekty się w jednym spawnie zrespiły. Borol, czemu leży? A, bo śpisz. Potrzebuję was wszystkich. Albo dostaniemy kamienie, albo to będzie koniec tej kolonii. Borowia... A, borowiak nie może chodzić. No tak. Rybka się zaraz załamie. Czemu? A. Oj, to była taka głupia decyzja. Czy wszyscy w tej kolonii mają food poisoning? Nie, tylko dwie postacie food poisoning, jedna withdrawal, no i jedna, dwie infekcje. Rybka poszła się załamać. Zawisza nikogo nie trafia. Zawisza! Padła na dwa hita. Skalmar i kaczka. Kaczka jest zbyt wolna, by unikać. Skalmar może się poruszać. No dawaj, Skalmar. Jesteś ostatnią nadzieją. Czemu idziesz tak wolno? Traf tego insekta. Albo nie, może już nie strzelaj. Czy uda mi się te pały uratować? Chyba tak, bo krwawią tak mało, że to nie będzie problem. Więc jeżeli Skalmar się teraz nie, albo w bardzo niewielkiej przyszłości nie załamie... Wiecie co? Ucieczka z tej mapy chyba będzie lepszą alternatywą niż zostawanie tutaj. Uratuj kaczkę. A rybka niech pójdzie uratować Zawiszę. Albo nie. Lepiej będzie, jak uratujesz Zawiszę, a rybka uratuje kaczkę. Borowiak już chodzić może. Kaczka już może chodzić, więc uratuje się sama. Stracimy jeden łuk, kogo to obchodzi. Ta ideologia jest chyba dosłownie niegrywalna. Uwielbiam, że zasłaniam wam parę przycisków, ale w sumie to i tak nie musicie ich widzieć, więc kogo to obchodzi. Tak, to jest absolutnie niegrywalny szajs. Przynajmniej wszyscy dalej jakimś cudem żyją. Rybka, uratuj kaczkę. Bo nie chciałbym, żeby się to zmieniło. A, znowu żarcia nie było, brawo ja. Zharwestujmy znowu jakieś tutaj grzybory, jagody, inny szajs. Żeby było tego jedzenia więcej. Potrzebuję drewna, żeby gotować. To chyba może być malutki problem. Więc oni muszą ciągle żreć jedzenie praktycznie surowe. A wiecie co? Trupa mieliśmy jednego i... A dalej, ten trup dalej tu jest. Więc zróbmy baczer i ludzi też zbaczerujmy. No więc Skalmar, przydaj się na coś. No i to ja rozumiem, he. Widzę, że wszystkie zwierzęta przyszły pogratulować. Ale super ubranie. W ogóle drzewo nam umiera gdzieś. Niby gdzie? A tutaj, dobra. Dwie godziny... Która pała może zasadzić to drzewo? Skalmar, to leś, natychmiast to robić. Zróbmy tutaj miejsce rytuałów, powiedzmy w tym pokoju. I potrzebujemy bębnu do zrobienia rytuałów. To też może być malusieńki problem. Ach, było wybrać rytuały, które nie wymagają niczego. A tak to nie mogę nawet tego zrobić. Potrzebuję roli Jana Gala. Kto ma najlepsze socjalne? Niestety prawdziwy Jan Gal zmarł, ale... ale jego maska gdzieś tutaj jest jako artefakt, więc będziemy mogli ją odzyskać. Ile ty masz? Zero socjalnych, jeden socjalnych, osiem i dwie. Zawisza, zostajesz Janem Galem. Albo i nie zostajesz. Ta, Zawisza w ogóle bez tego piwska jest nieużywalna w tym momencie. A z tego co pamiętam, nie możemy opracowywać technologii, więc piwa nigdy nie dostaniemy. Więc oni będą powoli się załamywali sami z siebie, nawet bez tego, że tam zabiłem jakiegoś szlachcica czy coś. Skalmar żyga po prostu i leży we własnych żygach. Toż to dopiero się nazywa najgorsza ideologia, najgorsza kolonia, najgorsze wszystko. I jeszcze te zwierzęta moje żarcie żrą. Oj, nie podoba mi się to. Czy Zawisza może wstać? Może. To oznacza, że możemy dać jej rolę Jana Gala. Ile potrzebuje osób do tego? A, dajmy wszystkie. O kurde. Ale dymu naleciało? Byle szybko to zróbcie. Potańczcie sobie. Pobiegajcie sobie w kółko.
Skalmar nawet nie wstanie, bo nie może. I mamy teraz rolę Jana Gala, która potrzebuje jeszcze więcej jakichś idiotycznych ubrań i tak dalej, więc want Jan Gala apparel, których nie jesteśmy w stanie skrafcić nawet absolutnie. A może jestem? Nie, nie jestem w stanie stworzyć maski tutaj. Ale przynajmniej to ubranie jestem w stanie stworzyć, jakbym miał skórę. Szkoda tylko, że zabijanie zwierząt jest złe. A jointy można robić. Mogliby sobie jointy zrobić. Ej, dobra, robimy jointy. Dobra, może nie aż tyle tego ryżu. W sumie jestem w stanie zdobywać żarcie z dżungli samej, więc mógłbym to całkowicie olać. A widzę, że zciął tutaj drzewo i co? No tree. Nie był blisko drzew. No ja nie wiem, czy to jest nie był blisko drzew. A teraz, kurde, jednak dało mu duży bonus za drzewa. Nie no, akurat humor to oni mają zwykle gigantyczny, poza tym piwskiem. Ta, Zawisza ma problem z naszą ideologią, co nie chcesz już być już Return to Monkę? Nie chcesz być Return to Monkę, co? Jak śmiesz, bluźnierco! Zaznaczmy, żeby robili jointy zawsze. Czekajcie, czy oni też trawy nie tną? A co jakbym im kazał zciąć trawę? Czy to też się liczy jako... jako coś ultra złego? Gdzie wyleziecie? Gdzie oni idą? Czemu insekty idą? A nigdzie nie idą. Przecież nikt w pobliżu ich nie podchodził. Robi się ich troszeczkę sporo, wiecie. A bo jeden z tych ludzi chyba poszedł odzyskać tutaj swój łuk. No tak. Medycynę trzeba zasadzić. No tak, zapomniałbym o tym. Chyba mogą to robić, prawda? Tak, borowiak może. I reszta problemów nie jest moimi problemami. Tak na serio, to ta kolonia, jak widzę tutaj, żyje i ma się całkiem dobrze, co najlepsze. Nie jestem w stanie zrobić żadnego progresu, ale czy to ma znaczenie, kiedy możemy po prostu przeżyć? Boże, jakie to jest absolutnie głupie. No cóż, w tym momencie zakończę ten odcineczek. Pewnie będzie więcej z tej pięknej serii, ale nie jakoś specjalnie dużo, nie będzie to długo seria. To dlatego, że chcę coraz mniej serii robić z gierek, a coraz więcej tak jakby pojedynczych odcinków, które byłyby całe same dla siebie, bo nie trzeba wtedy oglądać wszystkiego poprzedniego, żeby zrozumieć to, co się dzieje wtedy. I takie rzeczy są ogólnie znacznie lepsze dla większości widzów. No więc cóż, mam nadzieję, że ten odcineczek się wam podobał i cześć!